Cześć, dzień dobry, czołem! Z tej strony ponownie Galajus i kolejny odcinek serii z widzami. Losujemy oczywiście osóbki i pierwszy wyleciał nam Mori, czy jakby tamkolwiek to czytać, kolejna osoba. Tak, troszkę się nalosowałem, bo było sporo nietematycznych komentarzy, ale dobra, jakoś poradzimy. Woody. Tak, Mosiu 69. Dlaczego ten Mosiu nie żyje? Chyba, że to była odpowiedź, chociaż nie wiem, troszkę teraz dopiero ogarnąłem, że możliwe, że to jest odpowiedź do Woody'ego. Ale misza o to, dobra, jakoś żyjemy. Wpisałem, teraz ogarnąłem, debil ze mnie. A mniejsza o to, lecimy dalej. Ja sobie to klikałem i w końcu wylosowałem Milenkę. Do ostatniej chwili myślałem, że nikt się nie pojawi, a pojawiła się aż jedna osoba, jak zresztą ostatnio to się wydarza. Kitajec Koksu, a to jest nasz prawdziwy skład, czyli Mori, Młodzian, Dawid, jakiś tam Wiktorianus. No. I po lewej stronie tutaj w ogóle miałem ból dupy, rozpacz i ubolewanie, bo miałem zablokowaną drużynę. Nie. Miałem zablokowaną drużynę, potem włączyłem odpoczynek, dopiero potem napisałem, że zbieram dodatkowe osoby, otworzyłem, czyli wyłączyłem odpo i dopiero wtedy mogły chopać osóbki, te, które pojawiły się wcześniej przy wpuszczaniu Moriego, zostały wyrzucone z tego względu, że nie było jeszcze informacji o tym, że dobieram dodatkowe osoby. Wtedy jeszcze chyba sprawdzałem, czy przypadkiem ktoś nie zalogował, ale niestety się nikt więcej nie pojawił. No i pierwszy nasz bosik, Gard Hmog, tak jakoś wyszło, że Gard Hmog, nie wiem czy będą lagi czy nie, możliwe, bo podczas nagrywania coś tam muzyka z YouTube'a i tak dalej, widziałem sam po grze, że czasami troszeczkę przymuliło, więc tym razem to na pewno nie jest problem z odtwarzaniem, tylko po prostu mi coś tam przymulało, laptop złą, głupi ciul, nie chciał spracować i w ogóle tak no. W ogóle sporo osób prosiło mnie, żebym pozdrowił te osoby i ja chętnie bym to zrobił, tylko po prostu nie pamiętam ników, więc albo czasem nie pamiętam wcale, żeby pozdrowić, albo czasem po prostu nie pamiętam ników, a nie chcę też ich przeinaczyć, więc jeśli się dopatrzyliście po prawej stronie na privie, że akurat ty jesteś tam i prosisz mnie o pozdrowienia, więc trafiłeś, jesteś przynajmniej w tym stylu, no a jeśli nie, no to bieda i tyle. Co ja bym miał wam dzisiaj jeszcze powiedzieć? Był dzisiaj lawik Chrusiutki z HC. Wiem, że wiele osób nie było, 10, 15, coś w tym stylu. Nie było jakiegoś szaleństwa, ja wiem, że to było troszeczkę za wcześnie, a też pod sam koniec prawie zmieniłem to, że nie będzie o 18, tylko będzie o 16 z ewentualnym troszeczkę spóźnieniem, które zresztą było, bo wróciłem do domu za 15, zanim coś się ogarnąłem, to było 10-15 po i dopiero zacząłem live'a. Polataliśmy sobie tam jakiegoś krzyża, jakiegoś herszta, było parę zgonów u Waligrucha. Waligrucha. No i niestety go troszkę rozebrało. Mam nadzieję, że jakichś tam większych problemów z tego nie będzie. Jakoś tam się odkujesz. 3 levele ci ukradło albo 4, więc no powiedzmy, że źle nie było. Tak. W końcu jeszcze masz coś z ekuchę. Więc Gard Hmoga dobijamy. Drugi bosik to był V2. Zanim zaczniemy bić V2, zobaczycie taki fajny, ciekawy urywek. Zresztą popatrzcie sami. Tutaj jeszcze tabelka. I obserwujcie, co teraz się wydarzy. Mi niestety krzak nie wszedł, ale patrzcie, co tu się dzieje. Hop, siup, siu, i co się dzieje? Ból dupy. O, chyba Heheki mnie właśnie prosił, żebym go pozdrowił, więc możliwe, więc pozdrawiam. I każdego, kto mnie prosił, a zapomniałem, także pozdrawiam. Przepraszam, że bez niku, ale po prostu nie pamiętam. Za dużo wszystkiego i to jest ciężkie do ogarnięcia. Naprawdę, jeśli przewija się przez twój priv na przykład 50 ników dziennie, no to już ma spory problem. I niekoniecznie jesteś w stanie to spamiętać. Niestety, albo stety, jakby na to nie patrzeć.
Tak, informowałem was jeszcze o blogu, który będzie już niedługo. Nadal czekam na pewną informację, której nie mam potwierdzonej, a chciałbym, żeby się pojawiła i to była pewna w 100%, więc no jeszcze musicie nieco poczekać. Na pewno się vlog pojawi, no i będzie to raczej dobra informacja, liczę na to, ale jeszcze nie jestem pewny, więc po prostu musicie zaczekać. Kolejna sprawa. 1000 subów. Zostało nam 80 subów do 1000. I co? No właśnie, i co? Gala Josek biedny nie ma hajsów na konkursy. Na konkursy, znaczy... chciałem dodać imprezę. Do zrobienia mi baneru na stronę, jak i na YouTube'a. No, tam wielkości są niemal identyczne, więc rozmiarówki po prostu były takie same, albo ustanowiłbym, że ta minimalna, znaczy ta największa, która może być, żeby była, jakby to ująć, szablonem, który wy byście wiedzieli, jak to zrobić. Wtedy do wygrania była koszulka, nie wiem, czy już mówiłem, mniejsza o to, więc nie zrobię tego teraz, ale to się pojawi, jak tylko będę miał za co to zrobić, więc na 1000 subów spróbuję zrobić coś innego. Sam jeszcze nie wiem co, ale jeśli 1000 subów pojawi się akurat w ferie, to ja prawdopodobnie naprawdę będę w stanie jakiś specjal zrobić, jakieś coś, co będzie naprawdę interesujące, ale nie będzie też w stylu tego, co czasami wrzucam, jak na przykład Anonymous. Zło. No... Powiedzmy, że ten film po prostu jest dość kontrowersyjny, zresztą sami zauważyliście, że niekoniecznie wszystkim on się podobał. Ale lecimy dalej. Dostałem info, że Velius Enmo dostał bana za bardzo śliczną animację No Homo, No Homo i bardzo go pozdrawiam, życzę mu dużo szczęścia, zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Obyś więcej takich rzeczy nie odwalał. Bo szkoda, naprawdę szkoda. Niby to jest perm, ale zobaczymy. Napisałem mu zresztą, znaczy nie mu, tylko osobie, która mi to przekazywała, żeby mu powiedziała, że może się odwołać po 3 miesiącach, bo najczęściej to jakoś tam działa. Ekipa najczęściej jakoś tam się lituje, jeśli dana osoba i w miarę miała czystą historię i nie robiła większych problemów, więc nawet jeśli ktoś miał takie podobne sytuacje, naprawdę polecam się odwołać po jakimś dłuższym czasie. Wtedy ekipa naprawdę jest w stanie coś tam jeszcze ugrać dla ciebie, jakieś tam wyluzować, poluzować te ich przedziałki banowe i tak dalej, więc naprawdę jest warto, nawet gdy sytuacja jest beznadziejna, się odwołać, skoro jest taka opcja. Więc no po prostu, jeśli kogoś coś takiego spotkało, ogląda ten film, niech czuje się uświadomiony. Co ja bym miał dzisiaj powiedzieć? Tak właśnie, dlaczego nie było tak długo w ogóle serii z widzami? No prosta sprawa. Najpierw ja byłem na 1/3 urodzin mojego kolegi. Powiedzmy, że 3 razy w tygodniu się, 3 razy świętuję swoje urodziny i na każdych urodzinach będę, więc mogą być przelotne przerwy w po prostu wrzucania serii z widzami, bo po prostu to się ze sobą zazębia i no wolę być na urodzinach z prostej przyczyny. Dobra, nie wnikajmy. No i przez 1,5 dnia, jak zresztą było już bardzo głośno, każdy niemal o tym wie, nie można było się zalogować na Ostlore. Dlaczego? Nikt nie chce nam powiedzieć. Oficjalne stanowisko ekipy to jest to, że sobie utory w chuja poleciały. Przepraszam za przekleństwo. Wiem, że ostatnio coś was to irytuje, więc będę grzeczny. Nikomu nie mówić, że przeklnąłem. To nieprawda. Więc no nie jestem w stanie wam tak naprawdę powiedzieć, co się wydarzyło. Sam jestem zainteresowany, ale no nie mogę się dowiedzieć i za cholerę się prawdopodobnie nie dowiem. Ale to jest koniec dzisiejszego odcinka. Kończymy go marionetką, więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki, nie tylko z serii z widzami. Do zobaczenia. No tyle. Siemka, trzymajcie się.
anybody else.